Kurwa, pojebałem mi klecz. What's up, my boy? It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels o good. Kurwa. That ain't Suwniarka nothing cool, na Wacusia? Man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? O Jezus, a dasz nam pieniądze za to? You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Ta, mokra robota, kurwa. A płacisz $1000 za pół godziny roboty. Grosze w porównaniu do tego, co zyskiwałem wcześniej. Idź na opuszczone lotnisko i kupię. Lotnisko kupić? A, szkoła lotnisko, szkoła latania. Fakty zaczynają się zazębiać coraz bardziej. Jakie odds, o inaczej, jakie odds byście dali na to, że za pierwszym razem przejdę? Albo nie, po pierwszych 15 minutach. Jeden do, że za złotówkę postawioną dostawalibyście ile? 15? Nie no, w sensie, rozumiecie czat. Tak samo jakby były oddsy na to, że na przykład dzisiaj o 24 w Berlinie uderzy meteoryt. Jakby ktoś obstawił, że tak będzie, to ma oddsy typu 1 do kilkudziesięciu tysięcy pewnie. To podobne, macie oddsy, że przejdę to... Kurwa. Aż tak? O nie, pewnie jakieś kurierskie. Yo, dude, the garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Death Row. I'ma think about it, and I'll holler at you. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool would help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Start samolotem, aby zdać, uzyskaj 70% lub więcej. Dobra, wciśnij i przytrzymaj W, aby przyspieszyć na pasie startowym. Dogon, wciśnij w dół. Kurwa! Pierwsza się udała. Jeszcze teraz 10 pewnie zostało. Następna. Lądowanie samolotem. Kurwa mać. No, kulturuk. Drugi. Kołowanie nad lotniskiem. A co to znaczy kołowanie? Chcę się kręcić, póki nie tego, nie pozwolą mi... Ja pierdolę, to już będzie ciężkie. Przyznam szczerze prawdę. Na spokojnie, kurwa, bez gwałtownych ruchów. No ciężko wam powiem. Mam to.
Mam. Mam? Nie, kurwa, pojebałem mi klęcz. To już, nie wiem, jest ciężkie to. Skoczyło? Ja pierdolę, no to był koniec już, ty no. Dobra, teraz, albo nigdy. Jest? No. Kurwa, mnie nie siadło. A. Co wam powiem, no. Już chuj. Pojebane to jest, naprawdę. Ja pierdolę. Dobra. O. Nie, kurwa, misklik. Zamiast S nacisnąłem W. Pierdolony wiatr znosi, ale mi to denerwuje. I tu się skułem. Przy pierwszym. Tak daleko nie byłem ani razu. Teraz już wiem, jak to przechodzić. Ja pierdolę, to było tak proste. Kołowanie nad lotniskiem i lądowanie. A. Dlaczego w Nowym Jorku wybrnęły łabędzie? Dobra. Siadło. Start helikopterem. A. To trochę inaczej. Przytrzymaj, ciśnij, przytrzymaj W. Lecieliście jakieś helikoptery? Nabieraj wysokości. Jeszcze? Pójść W, aby przerwać wznoszenie i wyrównaj lot. Zwróć helikopter o 180 stopni. Chyba lecimy. A. Co się stało z małym Etiopczykiem, który wpadł do rzeki z kropelką? Nie chcę, tak nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co się stało i kurwa nie chcę, wiem, czy chcę wiedzieć. A, w ten sposób, dobra, rozumiem. Czyli muszę pod dobrym kątem. Mogę też nurkować. Dobra, zrestartujmy to, kurwa, bo to nie wyjdzie teraz. Totalny sztos. Chryste, panie. Jakoś zadziałało. Ale było blisko, by nie zadziałało. Zniszcz cele. Czyli teraz bojowy helikopter. Kurwa, zapomniałem. Teraz niż dwa samochody na południowy zachód od pasa startowego. Nie ten. Ląduj na pasie startowym.
Wydaje mi się, że nawet jak wylądujemy, to... Oj, więc to nam nie da za bardzo. Kurde, no! Chyba zaliczy, co? Nie zaliczy. Jest. Niestety. To było zrobione w zbyt zły sposób. Jeszcze raz. Ja pierniczę. O, mam go. Dobra, ląduj na pasie startowym. Jak zrobimy to w czasie... Jest. Zaliczy? Nie wiem, czat, nie mam pojęcia. No proszę. 2% brakło chyba, od 67... A nie, od 75. Trafię? To jest kompletnie losowa rakieta. Nie. Nie trafiłem. Dobra, skupmy się. Finalnie raz. Aby zdać uzyskać 70% lub więcej. O, ty kurde. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest... A! Myślałem, że to takie proste. Ale się okazuje, że jednak nie. Zamknij pizdę, lamusie Boże. Dobra, teraz wciśnij w dół. Kurwa, nie rozumiem. Wciskam w dół. O jebak. Co z pętla? A to? Co to? Jezus Maria. Dobra, już zepsułem. Jakoś wyszło, kurwa, ale tak upośledzona bardzo. Dwie zrobiłem? W sumie no. Skok ze spadaniem do celu. To wydaje się być przyjemne. Tam mam wylądować, okej. Prościutkie. Czad, nie było tak źle. Myślałem, że grubo ciężej. 52 minuty szkoły latania? Hello? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. Business like proposition. Like you're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Panie policjancie. You again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Yeah.
Whatever, man. Damy radę na tym odcinku sobie startować? Króciutko, ale dało radę. Nisko lecieć? Leć nisko, dobra. Kurwa, przecież leciałem. Leciałem nisko, ale nie nad bazą wojskową. A, no widzisz, kolego, o tym nie wiedziałem. Misja z kasynem miała być? Wiesz co? Masz czas. Yes, of course. Jakiś gówniany ten skuter. Kurwa, to już jest przesada. Ja pierdolę. Jedno drzewo na pustyni akurat nie zahaczyłem. Ja kurwa mać. Jest. Żeby spotkać się z Uzim, wejdź do kasyna Four Dragons. Nie powinno być problemu, co? Ketchup na leżaku. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. No przecież się nie zapytał nawet ile procent. The boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Time to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Ja pierniczę. See if we can make this guy squeal. That's my car. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. O, ze mną taka przyjaźka nie będzie. Nie będzie bezpieczna ani trochę. You got any idea in that pea brain head of yours who the fuck I am? Ła kurde, dziato. Strachomierz. Szalone manewry na pewno nie wstrząsną. Lecimy. Delikatnie przyzwonimy. Pyk, kurwa. Helikopter. Jak mi dobrze idzie. Postrał się. Dobra, mamy go. Rodzina Sindaco. Dobra. Wyszło. Teraz wszyscy opuścili mnie bez pytań, jaki wynik jest. A bliscy uśmiercili mnie, wiem, nie jestem bez winy też. Wszyscy opuścili mnie, bliscy uśmiercili mnie. Siri ocenili mnie, silniejszy niż nigdy też. Teraz wszyscy opuścili mnie bez pytań, jaki wynik jest. A bliscy uśmiercili mnie, wiem, nie jestem bez winy też. Wszyscy opuścili mnie.